Tutaj wchodzimy w sekcję trochę droższych samochodów. Oczywiście oprócz tych tańszych, które są też po drodze. Ale dajcie popatrzeć. Rzadko się widuje. 700 euro żądają, widzę kartkę z napisem. 98 rok, 2 litry, benzyna 700 euro. No co ty powiesz? Skórka Bayer jest. Kubeł siedzonko. Fajnie. 7000 obrotek. Gdyby jakaś tu 18 felga była, to warto, o widzisz, open. Warto zainwestować. Zobacz na siedzenie, jakie niesciorane. Co my tu braliśmy u tego sprzedawcy z klimą? Ty, z klimatyzacją, dasz pan wiary? Braliśmy Astrę kiedyś, ale czerwoną. Ale kultowo, ja pierdzielę. Wiatrołab jest. Dach nie cieknie. Gdyby nawet Alik to kupił za 500, wystawił za 700. Kierunek za 5 dych trzeba dokupić, bo szkła nie ma. To co on na tę stówę, dwie zarobi? Lecim dalej. Troszkę aut tu przybyło, bo... Halo, Morgan Boss. Ho, gdzie jest biuro? Szef się chyba wynosi stąd, przenosi. Siedzi w Peugeotie. Chyba gdzieś plac przenieśli, bo to były bogate samochody, ale tylko zostało kilka ich samochodów. Reszta jest aut, od razu poznaje, nie ich. Gdzie są CLA, Mercedesy? Nie ma. Wszystko wywiezione. Sporo placy ostatnio przenoszą. Tak się czasami dzieje, że te place idą w dół, w inne miejsca. 9-osobowy automat klima, 12 rok. Gdzieś stał bez rejestracji na mieście. Dostał od policjantów naklejkę. Właśnie. Też kiedyś miałem taką naklejkę, ale to dawno temu było. Jak kupiłem Passata, zostawiłem go sobie na parkingu. Za tydzień przyjechaliśmy po niego lawetę, a tu szczęśliwie tylko naklejka, nie jakieś inne konsekwencje karno-skarbowe u panu Walików. Sedanik, bardzo przyjemny. Kółeczko. Cyga tu kółeczko, gdzie cyk? Chwileczkę, jest opis. 3.2.0 benzyna, pełne wyposażenie. Szyberek. Automat Navi, klima, 103 tysiące przebiegu. Druga ręka, bez ksenona, proszę państwa. Parktronik przód, tył. Być może lufelka w środku, coś się wydarzyło, zupełnie nie spodziewa. No jest skórka nawet bardzo... W pizdu czysta kierownica. Tak nieuciechana, że aż miło się na nią patrzy. Siedzonko grzane, tempomat. Można powiedzieć wzór cnót wszelakich. Pytać o kangury, ale... Są. Pani pytała o nowszy wzór. Nie pamiętam, która. To było biuro, właśnie wynoszą się, widzicie państwo. Zmiana! Lecimy dalej. Mówi, że pan Paweł tu już był rano z klientami. Mówi, że ode mnie. Mówię, no toż był. Pewnie, że był. Gdzie miał być? W kabriolecik. Hybrydka świeża. Ledwo tacznięta. Golfik kombi to nie chcemy. Szukamy auto dla młodego Albańczyka. Czy dziki to jest Albańczyk, żebyś coś dla niego zbierał? Mawia klasyk. I don't fucking know. 2 litry w TDI-ku w cabrio. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny z twarzy. Jaki kolor siedzenia? O, wiśnia metalik. Ależ łokieć, pod łokieć wyje. Wydymany, bo być może miał ktoś szorstki łokieć. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij,
Ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.